Wysoka Komisjo, w imieniu Konfederacji składam wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego z dwóch powodów. Po pierwsze, tryb procedowania. Ustawa zaproponowana przez rząd ma zostać podana pod głosowanie w trybie wskazanym w artykule 89 Konstytucji RP. Tymczasem zgodnie z brzmieniem 90 ustęp 2 Konstytucji RP, ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej przekazującej organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencji organów władzy państwowej, a w tym przypadku mamy z tym do czynienia, powinna być uchwalana przez Sejm oraz Senat większością 2/3 głosów. I uważamy, że taki sposób procedowania powinien być w tym wypadku wskazany. Zaproponowany przez projektowawcę wybór trybu ratyfikacji budzi poważne zastrzeżenia wśród konstytucjonalistów. Dotychczas pojawiły się opinie m.in. doktora habilitowanego Jacka Zaleśnego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz opinie zewnętrzne Biura Analiz Sejmowych, które również poddają w wątpliwość tryb procedowania. No i w związku z tym chcielibyśmy tu odłożyć trochę tę debatę, abyśmy prawidłowo podeszli do tematu. A drugie, chcielibyśmy dać jeszcze 2 tygodnie wszystkim Polakom, aby mogli się zapoznać z czym, nad czym właściwie procedujemy. Bo to nie jest tak, jak państwo chcą wszyscy wmówić, że my dostaniemy jakieś pieniądze, że te pieniądze będą nam dane, będziemy mogli je wykorzystać i wszyscy będą zadowoleni. Tylko zaciągamy wspólny dług. Wspólny dług z wszystkimi państwami unijnymi, który będziemy musieli spłacać. Który każdy Polak w ciągu następnych paru dekad, chyba 35 lat dokładnie, będzie spłacał. Czy mają państwo tą świadomość, czy obywatele polscy mają tą świadomość, że będziemy wspólnie spłacali ten dług? Mam wrażenie, że nie. A państwo tylko mówią o tym, że dostaniemy pieniądze, będziemy mogli wydawać. Tylko jakby nikt nie mówi o tej drugiej stronie. Uważam, że Polacy mają prawo o tym wiedzieć, że będą te pieniądze spłacać. A druga kwestia, podatków. Czy powiedzieli państwo, że w ramach tego projektu zgadzamy się na to, żeby Unia Europejska wprowadzała podatki i egzekwowała je między innymi od Polaków? Czy państwo przekazali to opinii publicznej? Nie, nie przekazali. Dlatego uważam, że takie wysłuchanie publiczne, gdzie jeszcze raz to powiemy, gdzie Polacy sami mogliby o tym się dowiedzieć i potem zdecydować, czy zgadzają się na takie warunki, jest zasadna. Dlatego składamy wniosek w imieniu Konfederacji o wysłuchanie publiczne. Dziękuję. Wysoka Komisja, chciałbym zadać parę merytorycznych pytań i też dostać na nie merytoryczne odpowiedzi. Zacznijmy od trybu ratyfikacji. Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, nie wyrzekła się suwerenności państwowej, co oznacza, że w polskiej doktrynie prawa konstytucyjnego nieakceptowalny jest pogląd, że przekazanie kompetencji Unii Europejskiej odbyło się w sposób blankietowy poprzez związanie się tak zwanym traktatem akcesyjnym. Przeciwnie, wyraźnie zaznacza się w niej, że nastąpiło przekazanie kompetencji konkretnych. W takim razie, czy przekazanie nowych kompetencji nie prowadzi do obejścia konstytucyjnych granic dopuszczalnego zakresu przekazania kompetencji organów władzy państwowej z pominięciem przewidzianej na taką okoliczność procedury z artykułu 90 Konstytucji Rzeczypospolitej? Dlatego uważam, że ten projekt powinno się właśnie głosować większością 2/3 w Sejmie. Czy państwo mają jakąś inną opinię na ten temat? I jeśli tak, to przez kogo one są wyrażone? Podatki. Nakładanie podatków i innych danin publicznych w Polsce następuje w drodze ustawy, artykuł 217 Konstytucji. A w decyzji Rady wyraźnie czytamy o wprowadzonym aktualnie podatku od plastiku, ale również wprowadzonym w najbliższym czasie podatku cyfrowym, od śladu węglowego, od transakcji finansowych. Czy nie jest to bezpośrednia ingerencja w kompetencje państwa członkowskiego? I pominięcie w przypadku Polski włączności ustawy w kwestii nakładania podatków. Kwestia wspólnego długu. Zaciąganie pożyczek na rynkach kapitałowych to kompetencja ministra finansów. Czy upoważnienie komisji od kwestii zaciągania pożyczek nie jest właściwie ingerencją w jego bezpośrednie kompetencje? I teraz do uzasadnienia, które państwo tutaj napisali. Polska poręcza spłatę pożyczek zaciągniętych przez Komisję Europejską, w ramach których płatność obciążają każde z pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. Co oznacza w związku z tym sformułowanie użyte w uzasadnieniu ustawy, strona 4. Dodatkowe zabezpieczenie dla wypłacalności Unii Europejskiej stanowi zapis decyzji składający, że w przypadku, gdy zatwierdzone środki zapisane w budżecie Unii Europejskiej są niewystarczające, aby mogła ona wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z pożyczek, państwa członkowskie udostępniają komisji niezbędne zasoby. Kolejne, strona 5.
W wyniku zabiegów Polski w trakcie negocjacji 2021-2027 zrezygnowano z wprowadzenia wpłaty powiązanej z systemem handlu uprawnieniami do emisji. Kolejne. Jak będzie wyglądała procedura wprowadzenia nowego zasobu własnego w postaci podatku od plastiku? Będziemy mieli na to jakiś wpływ, czy zostanie po prostu odgórnie wprowadzona i nie będziemy już mieli nic do gadania? W uzasadnieniu, które Państwo nam przedłożyli, czytamy, że decyzja Rady nie będzie powodować bezpośrednich skutków społecznych, gospodarczych i politycznych. Czy wprowadzenie nowych podatków nie ma skutków społecznych? Czy nadawanie kompetencji fiskalnych nie ma skutków gospodarczych? Czy dalsza federalizacja Unii Europejskiej nie ma skutków politycznych? W związku z tym pytanie, jak ktoś takie uzasadnienie nam przedstawia, czy całkowicie się nie mija z prawdą i czy nie powinno się posłów jednak poważnie traktować w związku z tym? W uzasadnieniu czytamy również, że decyzja Rady wprowadza mechanizmy nadzwyczajne i przeznacza środki na odbudowę gospodarek państw unijnych po pandemii. A w rzeczywistości to Komisja Europejska decyduje, na co Polska przeznaczy środki zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy. Sam fakt akceptacji projektu przez Unię Europejską powoduje, że również w obszarze wydatkowania jesteśmy zależni od międzynarodowego podmiotu. Czy w związku z powyższym bardziej racjonalnym działaniem nie byłoby zadłużenie się samodzielnie przez Polskę, mając możliwość przeznaczyć pozyskane środki zgodnie z własnym interesem i potrzebami, a nie celami Unii Europejskiej, które nie będą zwiększać konkurencyjności polskiej gospodarki i nie są zgodne z naszym interesem. Mówimy tu chociażby o transformacji energetycznej, o zeroemisyjności transportu. Proszę również o szczegółowe rozwinięcie mechanizmu zapisanego w punkcie 23 decyzji Rady, który stanowi, aby zapewnić, by Unia była zawsze w stanie terminowo wywiązać się ze swoich zobowiązań prawnych wobec stron trzecich, niniejsza decyzja powinna przewidywać szczegółowe przepisy upoważniające Komisję w okresie tymczasowego zwiększenia pułapów zasobów własnych do wzywania państw członkowskich do tymczasowego udostępnienia odpowiednich zasobów pieniężnych. W przypadku, gdy zatwierdzone środki zapisane w budżecie Unii okażą się niewystarczające, by pokryć zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek w związku z tymczasowym zwiększaniem pułapów. Czy ten przepis nie oznacza uwspólnotowienie długu? Jeżeli jedno z państw członkowskich stanie się niewypłacalne, to inne państwa solidarnie dług będą musiały spłacać. To przecież oznacza wzięcie odpowiedzialności za politykę państw innych rządów bez wpływu na ich decyzje. A nie mamy kompletnie wpływu na decyzje państw południowych. I czy Polacy w ogóle o tym wiedzą, że my, że państwo chcą taki wspólny dług zaciągnąć? Na koniec. Trwały dobrobyt pochodzi z pracy, a nie z pożyczek. Pożyczka do tego nie jest bezzwrotna, będzie spłacana przez 30 lat w postaci wielokrotnie większej składki członkowskiej i w unijnych podatkach. Czy państwo wyjaśnili to Polakom, że zadłużacie nas wszystkich i przekazujecie suwerenność do Brukseli? I czy pytaliście się Polaków o zgodę? Nie zrobiliście tego. Dobrze wiemy dlaczego. I dlatego Konfederacja zagłosuje przeciwko temu projektowi. Dziękuję.